Witajcie widzowie! Przed rozpoczęciem tego odcinka mam dla was mały announcement. Jak dobrze wiecie, 19 listopada wychodzi Cyberpunk 2077, czyli najbardziej wyczekiwany tytuł przez wielu ludzi. Tytuł tak zarobisty, że nie mogę od niego obejść. Dlatego mam zebrane pieniądze na ten tytuł, ale jest jeden problem. Nie mam wystarczającej liczby RAMu, bo wymagania tam jest no maksimum 12 GB RAM, a mam tylko 8. No, dlatego mam dla was taką propozycję. Oczywiście ta propozycja to jest... Nie musicie tego robić. To jest już wasza decyzja, czy chcecie, czy nie. Otóż będę robił live'a halloweenowego między 31 października a 1 listopada. I w trakcie tego odpalę system, możliwość donatowania, o ile się to uda. I jeśli wszystko się powiedzie, będziecie mogli mnie donatować i pomóc... wesprzeć mnie w dojściu do celu, którym jest zdobycie 16 GB RAM. Dwie kostki po 8. Oczywiście, jak mówię, nie musicie tego robić, to jest wasza decyzja. A co się stanie, jeśli się nie uda? To po prostu nie będzie Cyberpunka i coś wymyślę innego, albo się postaram wymyśleć. Także to tyle. Bardzo wam za to podziękuję i po prostu będziecie, no a jak uda się wbić, no będzie po prostu seria z Cyberpunkiem, będziecie mieli codziennie odcinki, bo to jest tytuł, na który najbardziej się hypuje, ze względu na science fiction trochę i taki cyberpunkowy właśnie typowy dla mnie ulubiony świat, technologii w ogóle, także przejdźmy do odcinka. Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek. I witam was bardzo serdecznie w odcinku z Wyspy Mrozu. Otóż tak, mam dla was widzowie bardzo smutną wiadomość. Jest mój piesio, ale teraz ważniejsze wiadomości. Ogólnie to tak. Tą miejscówkę, pamiętacie, miałem przeszukać dokładnie. I ją przeszukałem. Na odcinku. Który w ogóle nie nagrał mojego głosu. No i skończyło się na tym, że ogólnie przeszukałem tą miejscówkę, a później gdy sprawdzałem nagranie i chciałem je wrzucić we wtorek, to nie było w ogóle głos nagrany i nie miałem co wrzucić we wtorek, więc uznałem, że po prostu w tym odcinku, który pojawi się w czwartek, powiatowałem was o tym, że głos w moim poprzednim odcinku był zwalony. A to dlatego, że miałem, znaczy nie wiem czemu tak jest, miałem ogólnie właściwości, miałem ustawione wejście liniowe, czy tam mikrofon na domyślny. I myślałem, że będzie, i nic nie działo, a miałem normalnie zawsze Mozosa ustawionego, może dlatego, że był update, może dlatego. Zazwyczaj takie rzeczy przy update'cie OBS-a się nie zdarzały. No ale cóż. No, przeszukałem tą miejscówkę, ale przygotowałem parę tych dokumentów, które zostały i je przeczytamy i pójdziemy w dzisiejszym odcinku do metra. Tak, grupka ludzi i Frank. Frank został zwerbowany przez Snowflake Industries jako brygadzista na placu budowy na wyspie Macquarie. Mają tam budować podobno jakiś ośrodek wydobywczy. Będzie nam jego brakować. Był jednym z najlepszych pracowników na budowie. Okej. Grupka ludzi. Niedawno na plac budowy przybyła grupka ludzi wraz z małą dziewczynką. Prosili nas o możliwość zatrzymania się na jakiś czas. Podobno wędrują do schronu Harve, znajdującego się nieopodal stacji polarnej. Na zewnątrz panowała burza śnieżna, nie mogliśmy ich od tak wyprosić. No i właśnie, ja to sprawdziłem, jak to nagrywałem i to wszystko idzie właśnie do tego schronu, co my w trzecim odcinku go chyba przeszukaliśmy, z tego co pamiętam. Nietypowy Matt. Matt wziął polecenie Snow bardzo do serca i w kilka dni wybudował prawie cały północny wschodni filar. To bardzo nietypowe, jak na tego chłopaka. Był wcześniej kojarzony jako słaby i niekompetentny nastolatek, a tu proszę, cała ekipa będzie musiała go dogonić. Została nam jeszcze połowa do wybudowania, czas działa na naszą niekorzyść. Rafael. No. Chyba ja o Macie, czy tam o Michaelu, przeczytałem dokumenty i on, i chyba już ich nie ma. Chłop opowiadał o tym, jak to się stara o to, żeby, wiecie, doprowadzić wodę do wszystkich miejsc i temperatura właśnie spada. I on rozmawia, już nie pamiętam z kim. Ale no nie, niestety te dokumenty wyrzuciłem, sorry. Nie spodziewałem się, że nie nagram OBS głosu. Zazwyczaj było wszystko w porządku. Otrzymaliśmy polecenie prosto ze snu dotyczące zmobilizowania się w budowie wieży 52. Prace mają zostać zakończone 30 sierpnia włącznie.
Niemożliwe jest, że wyrobimy się na termin. Budowa tak dużego obiektu zajmie nam przynajmniej 4 miesiące, jak nie 5. Wysłaliśmy list zwrotny do Snow. Może to jakaś pomyłka i wysłali list tam, gdzie nie trzeba. Oj, wątpię w to trochę. Prośba Marka. Otrzymaliśmy listę od brygadiera Marka, który pełni służbę w wrotach do Meta. Poprosił nas, abyśmy wysłali przynajmniej 4 ludzi do pomocy przy budowie. Podobno Newton nakazał szybkie prace i nie mogą wyrobić się na czas. Oczywiście wysłaliśmy tam naszych. Musimy współpracować na tej pieprzonej wyspie, inaczej zginiemy. No właśnie, i chodzi o metro obiektu zero, to się chyba tak nazywa. Czekajcie, bo chyba mi słuchawka... Coś z słuchawką, takie niefajne dźwięki są. Nie wiem, z czym to jest spowodowane, ale dobra, wracając. Dobra, wszystkie najważniejsze rzeczy mamy. Pieska ze sobą wezmę, bo ja go tutaj nie zostawię. On zostanie sobie tam przy moim ognisku. I teraz jak my się stąd wystaniemy, jak jest noc. I ona się dopiero ta noc zaczęła. Nie! Drzwi! Oż ty! Tobie będziesz psa strzelać. Dobra, biorę moc 5 łuk, ulepszony. I spinkalamy stąd jak najszybciej, dobra. I pójdę po pachołk, po tych słupkach z powrotem, bo to będzie najlepszy pomysł. I najszybszy. Bo się nie zgubię przynajmniej. I chyba przeczekamy sobie do ranka, bo tam chyba były łóżka, z tego co pamiętam. Albo były oddziałowe, a tam były w sumie. A nie, na budowie też były łóżka, fuck. Gdzie jest mój pies? Chyba go nie zostawiłem. Zostawiłem go, a dobra. Dobra, panowie i panie, wracamy z powrotem na budowę. Będzie ranek, to akurat... To będzie najlepszy chyba pomysł, jaki miałem w życiu. A przy okazji jestem na zdalnych. No i w czwartek i piątek nie było odcinka. W czwartek to mówię, we wtorek to dlatego, że pojawiły się takie problemy, a nie inne. Natomiast... znaczy we wtorek, a w czwartek to... Był chaos u mnie w szkole, bo sanepid nie można było się dodzwonić do sanepidu, kuratorium oświata i tak dalej, nie wiedzieli co robić i wreszcie skończyło się na tym, że przeszliśmy na hybrydowe. Nice. I ma to wyglądać ogólnie tak, że klasy wszystkie drugie, bo jest ogólnie u mnie w szkole chyba z 12 klas, czy tam 10 drugich. I wszystkie drugie klasy mają iść na zdalne. Oj, spinkalaj. Nie! No bo przez ciebie pies mi zginie, ty... Ty śmieciu, ty... No. Czekaj, piesku, dam ci coś do jedzenia, bo... Ten zły... O! Nie chciałem, żebyś... Dobra. No i zdalne mają tak wyglądać, że wszystkie drugie klasy tej chwili są na zdalnych. A później pierwsze i trzecie są... Znaczy, na zdalnych. Pierwsze i trzecie chodzą do szkoły, a w następnym tygodniu pierwsze i trzecie na zdalnych, drugie na... W szkole i tak w kółko, aż do grudnia. I najprawdopodobniej wcześniej się zaczną u mnie w szkole wolne. Znaczy też w grudniu, ale troszeczkę wcześniej. Dobra. Sorry, że tak sprawdzam, ale chcę mieć pewność, że tym razem mi się wszystko nagrywa i nie będzie żadnych problemów. Dobra, okej. Ja muszę mieć pewność, że znowu mi nie wywali głosu. Coś mówiłeś? Wydawało mi się, że coś mówiłeś. Czekaj, jedzenie trzeba zrobić, bo... Bo ogólnie brakuje nam pszenicy, mój drogi koleżko. A krów nie widzę. Liczyć, że w tym metrze coś będzie, dobra. Tutaj trzeba... I trzeba będzie kolejną skrzynkę zrobić, bo powoli brakuje mi miejsca. Przed... Dobra. Ale plus taki, że mamy broń. A broń nam się bardzo przyda. Dobra, chyba gdzieś tutaj powinien być... Powinna być fabryka skuterów. Śnieżnych. Albo ona jest wyżej trochę. Tak, wyżej. Dobra, zaraz dojdziemy do fabryki. A z fabryki udamy się w...
stronę łeł. Tą jedną. Oj, dlaczego mi ścina? No. Minecraft. Bo się nie polubimy. A i w ogóle tak. Na początku filmiku wstawię jeden mały announcement. O ile nie zapomnę. No i announcement jest dotyczy właśnie tego, co powiedziałem. Jeśli go wstawiłem, a tego w razie czego powtórzę, bo mogłem go nie wstawić. Ogólnie to tak, jak wiecie, 19 listopada wychodzi Cyberpunk 2077. Bardzo wyczekiwana, bardzo, znaczy przez wiele osób wyczekiwana gra. W klimatach cyberpunk futurystycznych, w futurystycznym świecie, dystopijnym. Night City w ogóle, neutrony. Jakieś tam neuralinki, masklinki. Co? Znaczy wiecie, o co mi chodzi. Po prostu futurystyczny świat dystopijny, gdzie... Gdzie ludzie po prostu są uzależnieni od dawania sobie upgrade'ów. Znaczy upgrade'owania siebie. Używanie jakichś egzoszkieletów i tak dalej. Korzystanie z jakichś tam... No wiecie, o co mi chodzi. Niestety ja zapomniałem słowa, ale no. No wiecie, upgrade'owanie ciała po prostu. No kurna, czemu ja zapominam słowa, no? Ja pinkole, jak mnie to czasami wkurza. Czekajcie, bo aż muszę, zaraz sobie wejdę na Google, żeby to zobaczyć, bo mnie nie wytrzymie, jak zapominam słowa. Po prostu zaraz nie wytrzymie, jak nie będę pamiętał, jak się to nazywało. Dobra, już jestem. Ale o co chodzi? Czekajcie, muszę krówkę zabić, bo... Bo jedzenie i dlatego, bo I'm... No i... No i o co chodzi? No i wychodzi ten Cyberpunk... 19... No i o co chodzi? No, mam hajs na Cyberpunka 2077. Mam sklep, w którym on kosztuje tanio dosyć. Ale brakuje mi jednej rzeczy. Pytacie pewnie, chcecie wiedzieć co to. O 16 GB RAM. Mam miejsce na... Zaledwie dwie kostki RAMu i ja mam razem 8 GB RAM. A brakuje mi z 4 albo 8 GB RAM. Ja chcę z tego serię nagrać. Dobra, ale mam taki pomysł. Ale mówię. Ogólnie ja to, jeśli nie powiem na początku tego odcinka, to po prostu wam to mówię. Dodatkowo. Że jeśli chcecie, ale nie musicie. Możecie pomóc mi w nagraniu tej serii poprzez... No, ogólnie będę robił streama halloweenowego. 31 października i 1 listopada. No i oczywiście, jeśli chcecie, jesteście chętni wspomóc mnie w doprowadzeniu do tego, żeby ta seria się pojawi z Cyberpunka, zadonatowanie mnie. Ogólnie cel donate'ów jest... Jest jaki jest, niestety. No i no. Jeśli chcecie, możecie podczas streama mnie zadonatować i pomóc wesprzeć mnie w nagraniu tej serii. A jeśli nie chcecie, to nie chcecie. Mówię, nie każdy jest chętny do donatowania. A co się stanie, jak... Po prostu nie uda się wbić tego celu i nagrać Cyberpunka? No to cóż, no, żadnego tytułu w takim razie oprócz Cyberpunka nie nagram, bo wszystkie te tytuły potrzebują przynajmniej 16 GB RAM. To będę musiał poszukać jakieś gry, bo widzę ostatnio, że aktywność pod filmami z Wyspy Mrozu są no, dosyć małe. Ale to się nie dziwię, jak filmiki wrzucam niestety z pewnych problemów dosyć rzadko. Ojej, dobra. No także mówię. Jak nie w te, to nie we w te. Najwyżej poszukam coś, jakiejś innej gry, z której mógłbym zrobić serię. A, to będzie trochę problem, bo trudno jest znaleźć grę, która ma przynajmniej 8 GB RAM. Także no, zobaczymy jak to będzie. A na razie to ten. Dojdźmy do tego obiektu.
I tak pewnie większość odcinka wytnę, żeby was nie zanudzać. I pamiętam, że obiekt zarobił gdzieś w tą stronę, bo pamiętam, że tu był gdzieś domek taki. Powinien być w tą stronę. I mam nadzieję, że ja się nie zgubiłem przypadkiem. Bo I'll be mad. Tak, idę w dobrą stronę raczej. No chyba, że to jest obiekt, którego nie miałem znaleźć. Os. O. Abraham Lincoln. Dzięki Bogu, człowiek. Przepraszam, o co chodzi? Przepraszam za moje zachowanie. Od wielu tygodni nie spotkałem żywej duszy w tej opuszczonej okolicy. Przechodząc do konkretów, chciałbyś mnie o coś pytać? Kiedy planujesz stąd uciec? Uciekać stąd? Co za głupota. To miejsce to istny raj. Po tym, jak spotkałem po drodze te... Jak, to, po tym, co napotkałem po drodze do tego miejsca. Zostaję tu aż do odwilży. Na tej wyspie nikt mnie nie wkurzy. Dobra, rozumiem, nie chciałem cię urazić. Słyszałeś o masakrze na Kay? Słyszałeś. I nie będę ci przeszkadzać, do zobaczenia. Okej, mamy zbroję. Mamy strzały, mamy wędki. Wędkę ci nie zabieram, strzały sobie zabiorę. No i się wyśpimy, moi drodzy. Sorry, że tak sprawdzam, ale chcę mieć pewność co do jednej rzeczy. Dobra, okej. Wiecie, ja chcę mieć cały czas pewność, że się wszystko nagrywa. Dobra. Tam widziałem, że coś się świeci. Drogie zombiaczki, przestańcie... A. Strzelę. Spoko broń. O, dobra. Już wiem, jak strzela i nie mogę mieć na dodatek tarczy. Się nie dziwię, bo... Rączki, panowie, rączki. Wiecie co? Chyba przypadkiem znalazłem coś, czego nie chciałem znaleźć. Albo coś ominąłem. Napiszcie mi w komentarzu, czy ja coś ominąłem, czy nie. Bo ja wiem, znam lokację, ale nie jestem pewny do tego, czy ja czegoś nie ominąłem. Tak, idziemy na samą górę, bo ta pochodnia wygląda dosyć ciekawie. I obstawiam, że to jest jakaś ciekawa miejscówka, do której mogę dojść. Tylko chyba te pochodnie są troszeczkę w innym miejscu, mi się wydaje. A w ogóle ja mam ustawienie gra... Okej, jest 7. No okej, tu jest pochodnia. I mi się wydaje, że na górze będzie kolejna, ale ja to zobaczę. Lebek. Wiem, że troszeczkę ten filmik jest taki nudnawy, ale no, mówię, większość i tak wytnę. Jest. Dobra, też szukamy kolejnej. Jak to jest coś, czego... Coś... Tylko miejcie nadzieję, że to nie jest coś, czego... Co... Ominę. Znaczy, miejcie nadzieję, że ja tego nie ominę. Że to nie będzie część fabuły. Bo będę troszeczkę zły. Najwyżej mi napiszecie w komentarzu, żebym wiedział, czy zrobiłem jakąś głupotę, czy nie. Bo ja chciałem dojść do obiektu 0. Ale może to jest jakaś miejscówka dodatkowa. Byłoby ciekawie. A w ogóle jakie są miejsca? A nie, to są punkty POS. Zapomniałem wziąć kartkę z tymi lokacjami. Ale okej. O, jakaś baza. Dokumenty Abrahama. A se to weźmiemy, czekajcie. Czy ja go... A, dobra, miałem go w inny sposób znaleźć, super. Znowu coś ominąłem, ale dobra. Sorry. Ja się nie spodziewałem. Ja chciałem pójść do biegu do metra. A nie Abrahama znaleźć. Już wystarczy, że był jeden Abraham w historii.
Piesku, nie chodź po lodzie, bo zaraz trzaśnie i ja już cię nie wyratuję. No bo czekajcie. Oj, czekajcie. O, tak będzie lepiej. I hej, miniaturki robi. Pinszaty. Kurna no. Jak ja po tym śniegu wchodzę. Czasami jak tak chodzę po tym śniegu, moja postać chodzi, to się czuję jak jakiś paralityk trochę. I zaraz sobie poczytamy dokumenciki. Aż mnie ciekawi. Ja w ogóle chyba miałem znaleźć miejsce, od którego on zaczynał zupełnie indziej. O, cześć niedźwiedziu. O, shiten machen. Trzeci i czwarty dzień. To pozwólcie, że będę chodził po kolei po to, by wiedzieć... O kurde. Dobra, albo może poczytamy od tyłu, dobra? Podróż dzień szósty, moja zraniona ręka pomimo patrzenia dalej się nie regeneruje. Jeżeli szybko nie oddaję lepszych środków leczniczych, kończę bardzo źle. Słyszałem od Noobsa, że niedaleko stąd znajduje się postpunkt ostatniej szansy. Może to miejsce, w którym będę mógł w końcu dziś zostać na dłużej. Okej. Okay. Ucieczka przed niedźwiedziami trwała pół godziny. Wskakując do wody zgubiłem ich drop na dobre. Po drugiej stronie jeziorka dostrzegłem palące się światło w prowizorycznej jamie. Obiekt wydaje się być dość stabilny. Całe szczęście, że posiada drzwi. Tej nocy chyba w końcu zasnę. Okej. Okay. Cholera jasna, nigdy bym się nie spodziewał, że 10 metrów od tych ruin będzie znajdować się jama niedźwiedzi polarnych. Jeden z nich mnie zaatakował. Dostałem mocno cios w prawe ramię. Muszę stąd uciekać. Dotarłem do ruin miasta. Podróż przebiegła dość spokojnie. Poza tym, że dopadła mnie burza śnieżna, postanowiłem zbudować prosty obóz i zaczekać. Okej, czyli Abraham dostał się z jakiegoś miejsca. Pierw gdzieś skądś on poszedł i dotarł tutaj do tego miasta. Zatrzymał się, niedźwiedzie go zaatakowały i poszedł w stronę bo dostał informację o tym miejscu. Wiecie, jeśli znajdę jakąś miejscówkę, którą miałem wcześniej znaleźć, no to spoko. Znaczy, chodzi w ten sposób spoko, bo jak się okaże, że to jest metro, będę miał następny odcinek tą miejscówkę. Dobra. Także piszcie w komentarzu, czy coś ominąłem, żebym wiedział. Bo jak mówiłem, chciałem iść w stronę metra, o którym było napisane w dokumencie, ale zamiast tego to chyba znalazłem POS i gościa, który do tego POS szedł. Dobra. Teraz szukać dalej kijaszków. I tutaj się ten, więc może bardziej w górę. A jak nie w górę, to pewnie gdzieś indziej. Nie, nie tutaj. Piesku, czy widzisz coś? Bo ja na razie nic nie widzę. Ja pójdę do tamtych drzew, może tutaj coś będzie. Musi coś tu być, bo to niemożliwe, że tu jest tak pusto. A może to trzeba w tamtą stronę iść? Też tak może być. O, ho, ho, coś znaleźliśmy, panowie i panie. I boję się, że to nie jest ta miejscówka. Proszę, napiszcie mi w komentarzu, czy ja nie pominąłem całej fabuły. Just to know. O kurna. No tu było jakieś pobojowisko, wam powiem. Ale jest mnóstwo wody. Wszystkim włączę wodę, macie. Może i zamrożona, ale lepiej zamrożona niż żadna. Nope. Okej. Okay. No i co? Czytamy notatki Noobsa. Całe szczęście, że ta stacja przetrwała reżim Newtona. Przeczekam tutaj kilka dni, zobaczę co stanie się dalej. Mój przyjaciel Abraham stacjonuje tutaj od lat, więc mam zagwarantowane alibi, Noobs. Okej.
Nazajutrz, gdy się obudziłem, Abraham nie było już w wieży ciśni. Najpierw myślałem, że poszedł sprawdzić poziom wody na dole. Po dogadnym obejściu obiektu dostrzegłem wielką dziurę w obrogodzeniu z domieszką krwi. Abraham został porwany. Mimo szczerych chęci nie mogę pomóc mojemu przyjacielowi. Podczas gdy przygotowałem się do podróży za Abrahamem, dostrzegłem oddział najemników nadchodzących z południa. Muszę jak najszybciej stąd uciec. Znajdziesz mnie w obozie rebeliantów na północny wschód od latarni morskiej i proszę cię, odnajdź Abrahama. Nope. Na południe stąd. I to by było Sołf. Dobra, okej, okay, rozumiem, czyli Abraham stamtąd musiał uciec i najemnicy przyszli z południa, dobra. Abrahama znalazłem, ale tych gości się i tak pozbędę. Nie będą mnie. Ziobro, ty. Przestań mi Abrahama prześladować. Najemnicy, przestańcie mi Abrahama prześladować. Dobra. Mam nadzieję, że ich znajdę. Bo wydaje mi się, że w 50 naboi w MP5 starczy, by się pozbyć grupy najemników. Albo cały obóz, jeśli to był obóz. A coś w tym lesie jest? Zazwyczaj jak widzę lasek, to jak widzę lasek, to ja zazwyczaj mam takie... Tam na pewno coś jest. O! To jest chyba obóz najemników. Panowie, ogólnie to ponieważ męczyliście mojego drogiego Abrahama, wy sami zginiecie w... obsypani kulami? Co myślisz, piesku? Ja tu nie widzę żadnych najemników, tylko jakieś ciała. Wejście na antenę. Piesku? Jesteś? O, tu jesteś. Zostań. A, zobaczę. Słyszę, że antena coś nie za bardzo. Dobra, jak nie antena za bardzo, to ten. A teraz zobaczymy dokładnie, co to jest za lokacja. Czy to jest właśnie obóz najemników? Tak, nie. Bunkier Lulaby. A kto by pomyślał, że ja ten obiekt znajdę? Ja wiem, co to jest za obiekt, bo widziałem właśnie u Jackera, a ja nie, w ogóle nawet nie wiedziałem, że go znajdę. Wysiedlenie. Ej, ty spoko. Będziecie mieli dłuższy odcinek. A tu jest przejście na dół. Sorry, że sprawdzam, ale jak widzę drabinki, to mam elektrownia zapasowa, miejsce na kod, zejście do schronu. Obstawiam, że tu gdzieś jest kod. Albo w notatce Nopsa. Wysiedlenie i anonim. To było straszne. Oni zabrali wszystkich bez żadnych skrupułów. Ludzie stawiający opór ginęli na miejscu. Kto za to odpowiada? Dlaczego oni to robią? Gdzie nas zabierają? Anonim. No cóż. Tak już bywa. Wysiedlenie. Ciężarówki przyjechały zgodnie z zapowiedzią. Wszyscy ludzie zamieszkujący bunkier zostali wysiedleni i transportowani do obiektu Zero. Dozorca James. Critical error. A co tu jest? Otwierać mnie. A dobra. Obstawiam, że kod do schronu gdzieś tutaj jest. I mam nadzieję, że ja go odnajdę. A może tam u góry jest? Właśnie. Bo tam coś widzę, że jest. Nie zrobię tego. Czas na użycie moich parkour tych umiejętności. Parkierera, dobra. Sztabki żelaza. Znaczy, to nie są sztabki żelaza. Ale widzę ciekawe rzeczy. A to jest kot? Tak, kot.
Tylko nie wiem czemu kody MP5, żelazne to mogę sobie wziąć, ale nie zakładam. Tu nic. Apteczka. Ogólnie resztę sobie zostawię na potem. A jak to się potem zabierze? Dobra. Brak paliwa. Od kiedy zdarzyło się to wszystko, nasz bunkier przeżywa kryzys. Wszystkie drzewa dookoła zamarły tak mocno, że ścięcie ich to prawdziwa katorga. Jeżeli prędko nie znajdziemy złoża węgla, czeka nas zagłada. Pracownik Tomas. Okej. Ale znalazłem kodzik. Tylko pytanie, czy ten kodzik będzie działał, bo... Dobra, zamykamy. Jaki był kodzik? 8071. Oh god, my friends. Widzowie, ogólnie to tak. Window, w następnym odcinku zejdziemy na dół do schronu Lulaby, bunkru Lulaby. I jeśli chcecie więcej odcinków na moim kanale, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli chcecie więcej. Do zobaczenia. Trzymajcie się.